Cześć, witamy Was serdecznie po dłuższej przerwie. Rap Unboxing TV, kolejny odcinek. Dziś pokażemy Wam płytkę, która jest efektem współpracy Belmondo i labelu The Very Polish Cut Out z Stossinger EP. Płyta miała premierę w listopadzie 2022 roku po delikatnej obsówce. Ja zamówiłem tą płytę na Bandcampie bezpośrednio u The Very Polish Cut Out. Z tego co wiem, to płyta jest jeszcze dostępna i można ją kupić w innych miejscach. Epka nazywa się Stossinger EP. Dlaczego? Ponieważ to co znalazło się na płycie to są prawdziwe Stossingery. Mamy tam 6 remixów z epki Belmondo z poprzedniego roku Hustle As Usual. Remixy popełnili producenci związani z labelem The Very Polish Cut Outs. Byli to Schmoltz, Speak, Pejzaż, Niemoc oraz Polotronic. Jak widzicie, mamy tutaj pojedynczą 12-calową płytę. No i co? Na płycie znalazło się 6 remixów. Jeden jest w wersji cyfrowej, bo się nie zmieścił. Jest to Capcha w remixie Karola Aleksandra. Zajrzyjmy do środka. Ja to dostałem w takiej grubszej kopercie. Chyba jest to standard. Płyta wyszła w limitowanym nakładzie 800 sztuk. Za okładkę odpowiada Bartosz Szymkiewicz. Winyl jest w kolorze czarnym. Strona A. Strona B. Być może nie ma za dużo do pokazywania, ale powiem Wam, że po przesłuchaniu dwóch kawałków, które były dostępne chyba właśnie na Bandcampie, zdecydowałem się, żeby zakupić sobie tą płytę i mieć to na nośniku. Jeżeli Wy nie wiecie, czy to jest dla Was, to na Spotify możecie sobie sprawdzić tą epkę. Ja ją polecam, jest fajna, jest klimatyczna, gdy trzeba jest energetyczna. Fajna rzecz. Dzięki, na dziś to wszystko, do zobaczenia.